To już tradycja, że Fundacja TVS rozpoczyna nowy rok koncertem charytatywnym. Tym razem bawiliśmy się, ale również zabiegaliśmy o wsparcie podopiecznych Fundacji w Rudzie Śląskiej. Na scenie pojawiły się gwiazdy śląskiej sceny muzycznej, a Karolina Komada zadbała o to, byśmy teraz mogli zobaczyć relacje z tego wydarzenia. Miejsce akcji Dom Kultury w Bielszowicach w Rudzie Śląskiej. Obsada artyści, ale przede wszystkim osoby, które postanowiły wesprzeć działania Fundacji TVS. Wszystko w dobrej, jeszcze świątecznej atmosferze. Stańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. To noworoczny koncert charytatywny Fundacji TVS. Wieczór pełen magii i cudownej energii. Cudownych życzeń. Dzisiaj podczas koncertu, oprócz tego, że wspaniali artyści uraczyli nas, była to naprawdę uczta, uraczyli nas wspaniałymi kolędami, pastorałkami, piosenkami, to padło mnóstwo wspaniałych życzeń, mnóstwo słów takich, że no łezka zakręciła się w oku. Jest to naprawdę, tak jak stwierdziliśmy wspólnie, że pomaganie to, nie trzeba o tym mówić, to po prostu wypływa z naszych serc. I właśnie ta pomoc jest skierowana dla podopiecznych Fundacji TVS, czyli m.in. dla Maksymiliana Podlejskiego z Czerwionki Leszczyn. Cierpi on na nieuleczalną chorobę genetyczną Newmana Picka typu C. Choroba powoduje problemy z nabięciem mięśniowym, a w konsekwencji odbiera równowagę i ogranicza poruszanie się. Jest nieuleczalna, jednak terapia, która jest bardzo kosztowna, pozwala spowolnić jej postępy. Nie ukrywam, że lekko nie jest. No tutaj właśnie w tym roku, tak właśnie myślałem, że co za tym koncercie tak wypadło, że 5 lat już mija w styczniu, jak walczymy o środki na terapię lekową dla Maxa, bo w 2019 roku zaczęliśmy, podjęliśmy decyzję, że podejmujemy tę walkę, bo to jest w tej chwili, jak to policzyłem sobie tak na głowie, w głowie na szybko, to przez te 5 lat na leczenie Maxa wydaliśmy 800 tysięcy złotych. Potrzeby są ogromne, ale każdy zakupiony tu bilet jako cegiełka zasilił konto Fundacji TVS. Żaden człowiek nie jest samotną wyspą i żyjemy po to, żeby być razem, żeby współdziałać i żeby sobie pomagać, bo to jedna z takich form współżycia. Trzeba powiedzieć, że chylę czoła przed tymi wszystkimi, którzy się angażują w fundację i pomagają innym, tym słabszym, potrzebującym, tym, którzy sami niestety nie są w stanie sobie poradzić. Tak? Podczas koncertu organizowanego wspólnie przez Fundację Telewizję TVS oraz Radio Silesia miłośnicy nie tylko śląskich wykonawców mieli okazję usłyszeć kolędy w wykonaniu m.in. duetu Karo, Koli i Julii czy Bernadety Kowalskiej. Z całą przyjemnością dzisiaj przyjechałem, mimo że to jest prawie 450 kilometrów, także bez zastanowienia się od razu powiedziałem, że tak. Dlaczego? Dlatego, że ktoś kiedyś powiedział, że musimy pomagać. To jest wcale nieprawda, my nie musimy, my chcemy pomagać, bo pomaganie jest fajne. Mamy otwarte serca, pomagamy sobie, przepraszamy się. No po prostu wyjątkowy, wyjątkowy czas, a już kolędowanie to naprawdę same z siebie jakby wychodzi i każdy pragnie kolędować. Pragniemy być ze sobą, prawda? Spędzać ze sobą czas, rozmawiać, cieszyć się bliskością drugiej osoby. Dlatego taki koncert może odbyć się tylko raz w roku. Fundacja działa jednak przez cały rok dzięki zaangażowaniu wyłącznie wolontariuszy, bo tu nikt swojego zaangażowania nie wycenia. Wszyscy jednak liczą, że dzięki Państwa wsparciu będziemy mogli zrobić jeszcze wiele dobrego i za to bardzo dziękujemy.